atrakcyjną dla dzieci uliczką w Alicante. Jest to ulica San Francisco, popularnie nazywana ulicą Grzybową. Są tutaj postawione wizerunki grzybów. Grzybki są po całej długości wszechobecne. Miejsce to nie cieszyło się zbytnią popularnością. Miało złą sławę w latach 90., gdzie nastąpił kryzys gospodarczy w Hiszpanii. Wszelkie biznesy z tej ulicy zaczęły znikać. Ludzie nie chcieli tutaj przebywać, aż w końcu miasto zdecydowało się, że ociepi wizerunek poprzez pomalowanie tutaj chodników kolorami, postawienie właśnie tych figurek grzybów i w ten sposób miejsce to, ta ulica stała się na nowo atrakcyjna przez ocieplenie tego wizerunku i stała się atrakcją turystyczną miasta. Sami widzicie, jak tutaj jest ruch, miejsce spacerowe i po złej opinii tej ulicy nie pozostał żaden ślad. Pokażę Wam przebitki, również kamieniczki tutaj ciekawie wyglądają. Także zapraszam Was na spacer, taki pod muzyczkę, tutaj tą ulicą Grzybową San Francisco. Godzina 19:30, zbliża się zachód słońca, więc rozpoczyna się życie w Hiszpanii. Stoliczki, jak widzicie, w knajpkach już powoli rozkładają. Byliśmy tutaj w tym parku, jak przyjechaliśmy do Alicante. Przechodziliśmy tutaj spacerkiem i nawet człowiek nie wiedział, że tuż za tym skwerkiem jest właśnie kilkanaście dosłownie metrów dalej ta ulica Grzybowa, na której przed chwilą byliśmy. Miejsce to uważane jest jako najbardziej romantyczne w Alicante i coś w tym jest, bo ta fontanna, te kwiaty, te rośliny, te palmy mają swój klimat, tyle tylko, że psują go bezdomni, którzy niestety, ale śpią tutaj na ławkach. Nie będę Wam pokazywać, dokój nie chcą upubliczniać tych osób, ale no przykre to jest. Oni jednak psują tutaj wizerunek tego miejsca, tego parku. Ale ładnie to wszystko wygląda. Ficus macrophylla. Alejki. Tam takie kwitnące kwiaty. No jest tutaj klimacik również wieczorem.
uliczki wypełniają się stoliczkami pięknie nakrytymi stołami, bardzo romantyczny klimacik, tak z dopieszczeniem szczegółów. Nawet te bukieciki w wazonikach bardzo mi się podobają. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Czy to kameralnie na 3-2 osoby, czy stoliczki, gdzie można posiedzieć w większym towarzystwie. A teraz przechodzimy na drugą stronę promenady, tej, na której często dosyć bywamy. I idziemy do portu jachtowego, do Meriny, gdzie cumują całkiem luksusowe jachty. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda z dołu, bo dzisiaj mieliśmy okazję luknąć okiem tylko ze wzgórza. Idziemy sobie brzegiem tutaj tego portu jachtowego. Cumuje tutaj w tym miejscu około 700 zarówno jachtów, jak i łodzi. Widać, że jest to miejsce takie dla bogaczy po tych jachtach tutaj. Pewnie i takie skromniejsze tam gdzieś z tyłu są, ale te na przodzie robią wrażenie. Tam jakieś palmy w oddali. Tu mężuj spaceruje, wybiera sobie któryś z jachtów. Może któryś wpadnie mu w oko, kto wie. Spaceruje przy zachodzie słońca. Tak jak mówię, ładnie to wszystko oświetla teraz słońce. Tam jest jeszcze jakieś kasyno, więc kasę trzeba w tym miejscu jednak mieć. Nie miałam Wam okazji jeszcze pokazać takiej instagramowej miejscówki. Jest to budynek Casa Carbonell, który został wybudowany w 1925 roku przez projektanta tkanin, jakiegoś bogacza, który tutaj przebywał w Alicante. Teraz obecnie jest to budynek mieszkalny, w którym mieszkają bogaci ludzie. Ładnie się prezentuje. Tle widać po prawej stronie wzgórze Santa Barbara. No i widoczek mają z tego budynku nieziemski, prosto właśnie na port jachtowy. Ładny obrazek, ładny. I teraz jak sobie idziemy spacerkiem, brzegiem tutaj tego portu, jest i skwerek, nie brakuje już tradycyjnie fikusów makrofyla, nieco mniejsze okazy, ale są. Mężuś przystanął przy jakiejś figurce, dużo mają tutaj tych figur porozrzucanych po mieście, trzeba by było po prostu doczytać, o co chodzi, jaki mają symbol. Przejdziemy sobie tam może dookoła. Zobaczymy, jak to wygląda od drugiej strony. Rybek też nie brakuje, jak widać, jakieś takie z ogonkami pasiastymi.